zainspirowanie gminy Banie do tego, żeby powstała wioska tematyczna pod hasłem Wioska Mozaikowa i aktywizacja i budowanie społeczeństwa, które będzie bardziej kreatywne. Wszyscy uczestnicy dostali wolną rękę na interpretację tematu Swobnica. Część z nich nawiązała do zamku, do stiuków, do innych elementów architektury. Pomysł właśnie z warsztatami, żeby nagłośnić też ten problem, żeby ratować ten cenny zabytek, to jest bardzo dobra idea. Tutaj tworzę kawałek zieleni, tak? Będzie też takie pochmurne niebo. No i sam kościół jest wykonany z gliny, tak? Więc tam już czeka na wypalenie. Wszyscy byli w ogóle w szoku, że taki zamek tyle lat niszczał i że nic się tutaj nie działo. I fajnie, że w końcu się coś ruszyło, że w końcu są remonty. Damit es sich abhebt und dass es nicht so einfach die passenden Stücke zu schneiden oder zusammenzusetzen, das dauert. No, efekt jest naprawdę niesamowity, zresztą jak sami widzicie. Jak już zaczęliśmy fugować, to dopiero wszystko widać, jakby jak pięknie zostały zrobione te mozaiki. W dziennikarstwie ważne jest, że pisze się dla czytelników. Mówiąc szczerze, to czytać się nauczyłem właśnie z gazet, a nie z elementarza. Wy wybieracie najciekawsze rzeczy wspólnie. Projekty zawsze są ciekawe z tego choćby względu, że się poznaje nowych ludzi i poznaje się nowe umiejętności. Mich hat interessiert, wie hier fotografisch gearbeitet wird, wie mit der Geschichte umgegangen wird und wie weiter verbessert werden kann die Kommunikation zwischen den Deutschen und den Polen auf beiden Seiten der Grenze. To przede wszystkim wiara, że jednak zamek będzie kiedyś świecił świetnością, ale zarazem ogromną ilością ludzi na tym zamku.